Siemaneczko, kochani, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Juken, a przed wami już 49. odcinek zlevelowania całkowicie nowego konta w Fishing Planet. Dzisiejszy odcinek taki troszkę na chillu, troszkę na luzie, zupełnie zrobimy coś odjechanego, ale mam nadzieję, że też wniesie coś w wasze życie i coś z niego wyciągniecie. Jak widzicie, moi drodzy, mam 57. level i tak naprawdę przypuszczam, że razem z wami w tym odcinku wbijemy już 58. poziom, a być może będzie jeszcze jeden odcinek z Weeping Willow, bo mam takowy w planach. Jak najbardziej wrócimy na Anglię, ale już wielkimi krokami zbliżamy się do tego, żeby pójść na Wyspę Niebieskich Krabów. No jeszcze troszkę kasy muszę tutaj zarobić, żeby kupić motorówkę, żeby kupić zanęty, żeby na pewno wszystko nam starczyło. Co będziemy dzisiaj robić? Słuchajcie, będę też te nagrania trochę zatrzymywał, żeby to nie trwało zbyt długo. Bo będziemy robić coś zupełnie odjechanego. Jak pamiętacie, w pierwszym odcinku tutaj z Weeping Willow, nie pamiętam, który to był dokładnie w numeracji odcinek, ale nieistotne, w pierwszy raz, kiedy weszliśmy na Weeping Willow, łowiłem tak troszkę na ślepo, na dziko, tak? No bo nie brałem sobie markerów z poprzedniego konta, nie brałem markerów od ludzi i po prostu chodziłem w miejscówki, które gdzieś tam obławiałem wcześniej, no i rzucałem na ślepo, w ten sposób tworząc markery. Dzisiaj, moi drodzy, wpadłem na taki pomysł, że obejdziemy miejscówki, których totalnie nie znamy. Pójdziemy w miejsca, w których no, raczej nie byliśmy. Tutaj na pewno chciałbym te wszystkie dookoła miejscówki obejść. No tą miejscówkę znamy, tutaj łowiliśmy, ale na przykład jestem ciekaw, jakby to było zupełnie z innej strony. Czy z tej strony rzucać tu? Totalnie będziemy, wiecie, robili taki spontan. Tutaj tak samo, tutaj nigdy chyba w te... Tutaj za kamarki nie szliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, więc tutaj też sobie na ślepo pójdziemy. Tutaj ten staw sprawdzimy, bo nigdy tu nie łowiliśmy. Tylko że tutaj jest chyba to nasza wierzba, więc na pewno tą miejscówkę odrzucimy. Jeżeli już, no to może z tej strony będziemy rzucali gdzieś tu. Zobaczymy, spontan. Moi drodzy, stawiam na pierwszą miejscówkę tutaj. To jest ta miejscówka na razie, nie wiem w którą stronę. A, to jest ta miejscówka, gdzie łowiliśmy karpia hybrydowego. Nawet nie wiem, czy nie wpadnie mi coś szalonego do głowy i nie rzucę w ten strumyczek, chociaż wątpię. Tutaj macie markera na harpia hybrydowego, tego F1. No ale skoro go tutaj łowiliśmy zwykłe karpie, no to już ta miejscówka nie może być zaliczona jako nowa, bo już jest stara. Zobaczmy, co tutaj mamy. W tą stronę jeszcze nigdy nie szedłem. No mamy ten strumyczek, on mnie kusi. O, tu jest jakaś myślę, że... Wiecie co? Tak fajnie to tu wygląda. Zobaczmy, co my tu mamy. Tylko tam z góry, czy tu z pomostu? Tu jest fajna taka zatoczka i tu może karp siedzieć. Tu to w ogóle jest jakieś takie dziwne. Tutaj jest jakieś też takie miejsce do łowienia, ale tutaj tak będzie się słabo raczej łowiło. Tu to w ogóle jest jakieś takie dziwadło. Znaczy tu pamiętam akurat ten strumyczek jeszcze na dawnym koncie chyba gdzieś tu kiedyś łowiłem. Tu chyba gdzieś rzucałem. Tak, stąd. Ta miejscówka zupełnie mi nie oddawała. Ale nie chciałbym stąd łowić. Tu, stąd, to też tak lipa. Więc myślę, że może ten pomost, słuchajcie, moi drodzy, wybierzemy. Myślę, że wybierzemy ten pomost na próbę. Zobaczymy, czy coś w ogóle się będzie działo. A z drugiej strony, gdyby rzucić może na rzeczkę, słuchajcie. Tutaj pomostów chyba nie ma. Czy są pomosty? Nie ma tu pomostów. Czyli znaczy, że No ale jakby tak sobie tutaj śwignąć na karpie, moi drodzy. Ja tutaj karpi się nie spodziewam. Czyli pierwszy odjechany pomysł. Dobra, lecimy. Moi drodzy, coś tam skacze, ale to są raczej szczupaki. Dobra, to ja sobie zrobię zanętę, moi drodzy. I za chwilkę będę rzucać wędki i się widzimy. Totalnie odjechany pomysł. Rzucimy sobie w ten strumyczek, którym no karpia się raczej nie spodziewam złapać, ale zobaczymy. Zobaczymy. No dobra, zanęta zrobiona. Tak jak robię zawsze, moja metoda się sprawdza. Także rzucę dosłownie 5 rakiet, wrzucamy wędki i będziemy donęcali. Tak właśnie sobie też zdałem sprawę, moi drodzy, że... No, zdałem sobie właśnie sprawę z tego, że tak troszeczkę możemy utopić, no bo przecież no ta zanęta tania nie jest, wyjściówka, słoneczko, marnujemy fajny dzień na takie wyzwania, na tym levelu, a my przecież musimy zbierać kasę, żeby pójść na naszą magiczną Wyspę Niebieskich Krabów, także no może to się przedłużyć, może będę musiał tu jeszcze troszkę to robić, no ale dla widza, słuchajcie, wyzwanie dla widza, żeby odcinki były ciekawsze, robimy
Wyzwanie. Zobaczymy, no może akurat się zdarzyć tak, że tutaj w tym całym śmiesznym strumyczku coś nam się skarpia. Chwyci, zobaczmy, takie mam przeczucie, żeby bliżej rzucać jednak. O, coś tam bombli. No dobra, może to będzie oczywiście szczupak i raczej to będzie szczupak. No ale na kukurydzę nam szczupak nie chwyci, to czekajcie. Spróbujmy sobie zrobić tak. Jedną wędkę sobie rzucimy na lewo. O, tam coś mocno bombli, ale to są ewidentnie szczupaki. Nie mamy spinningów, ale zresztą tu są szczupaki bardzo małe, więc myślę, że akurat co jak co, ale szczupaków, moi drodzy, nie warto tutaj łapać. Na Michigan są konkretne. No jestem ciekaw, możecie obstawiać już w tej chwili, czy coś tutaj chwycimy. O, tak bliziutko mi się rzuciło. Dobrze, może i być tak. I donęcimy, moi drodzy, i donęcimy. I zobaczymy, co to tutaj się może wydarzyć. No, wyzwanie jest szalone. No, nie oszukujmy, normalne to nie jest. Z góry się raczej na porażkę nastawiam. No, bo gdzie w rzeczce miałbym nagle karpia złowić dużego? Jestem tego bardzo ciekaw, moi drodzy. Bardzo ciekaw jestem tego. Jeżeli oczywiście przez pół godziny gry z nęceniem nic kompletnie nie zacznie dzwonić, no to wiemy, że karpia tu nie ma i się przeniesiemy tam jakby za plecy, gdzie widziałem te trzcinki. Tam mi się ta miejscówka dosyć spodobała. Więc możemy spróbować tam. No i jeszcze będziemy dookoła tej całej naszej Weeping Willow chodzili. I zwiedzali. Zobaczymy, może jakaś fajna... Oczywiście celem, moi drodzy, jest to, żeby dotrzeć w takie czeluści totalne zakamarki, gdzie nikt nie dotarł. No bo te wszystkie tutaj miejscówki dobrze znacie. Zawsze zwiedzamy podobne. Bo to jest jakiś tam sprawdzony schemat, ale dzisiaj chciałem zrobić coś zupełnie innego, coś zupełnie bardziej odjechanego. No coś tam poddzwania, ale to wiecie, to może, nie wiem, co tu może jeszcze pływać za ryba. Ja naprawdę się tu bym karpia, słuchajcie, nie spodziewał. Aż bym się zdziwił, gdyby mi tu jakiś karp chwycił. Teoretycznie karp jest wszędzie, nie? No ale wiecie, robimy coś szalonego, kompletnie szalonego, odjechanego. Na tym polega ten odcinek. Nie, coś tam jest, słuchajcie, podpłynęło coś do wędki. Amur? A nie można zbliżenia zrobić. Mi się woda odbija. Dobra, nie widzę. Może widzę to, co chcę widzieć, tak mi się wydaje, że widzę karpia, bo chcę go widzieć. No, nie ma nic. Ale coś dzwoni, no to zaraz też się... O! Widzowie, czy to jest możliwe, żeby tu faktycznie jakieś karpie siedziały? Może tutaj bliżej też dzwoni? No ciekawe. Chciałem wam pokazać ten moment, żebyście widzieli, czy coś się będzie działo. No to, że coś tam poddzwania, to jakby niewiele znaczy, no bo to już się powinno coś dziać. Wiecie z praktyki, że tak jest. Jestem ciekaw, czy w Fishing Planet jest to jakoś realnie zrobione, że jak rzucamy w to miejsce, a ta rzeczka widać, że płynie, to że ta zanęta też nam jakby spływa. Może bardziej na lewo będę rzucał. No nie wiem, jestem bardzo ciekaw, moi drodzy. Myślę, że chyba faktycznie pójdziemy w to miejsce, które pierwsze nam wpadło w oczy, czyli ta... Jak rzucę, słuchajcie, całą zanętę i nie będzie żadnej ryby, no to już jest bardzo zły znak. Bo to jest jakby zawsze, wiecie, widzieliście te moje, taką tą moją metodę, tak? Pięć rakiet idzie do wody, wrzucamy wędki, donęcamy, no i często jest tak, że nie nadążę nawet donęcić, a już są brania. I tak to działa, no więc... Nie wiem, co tu może jeszcze siedzieć za ryba, czy jakiś leszcz by mógł atakować, no ale z drugiej strony jakby był leszcz, to wydaje mi się, że karp również być... Powinien, prawda? No ciekaw jestem, moi drodzy. Jestem bardzo tego ciekaw. Szczupak to tu jest pewny, ale nie będziemy na spinning rzucać. Jakby szczupak nas nie interesuje, to są malutkie szczupaki. A będzie pewnie też taki odcinek, co sobie wrócimy na Michigan, na konkretne szczupaki z brzegu. Oczywiście, że tak. Jeszcze mi się Michigan, moi drodzy, nie znudziło. O, czyżby było branie? Coś podzwania, moi drodzy, coś tu... O, branie mamy, czyli są tu karpie. I to nawet konkretne chyba, skoro mocno wzięło. Dawaj, 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 zobaczmy. Mamy karpia, czy nie mamy? No, co by innego mogło wziąć, no.
Na groszek. Karp jakiś. Dobra, widzowie, strzał w dziesiątkę. To jest szansa, że się na Zanentę zwróci. Jest karpik jakiś, to chyba zwykły karp. Pomóżmy mu. Nie, amur. Amura chwyciliśmy, widzowie. Amurka. Jest amurek. Amurki są waleczne. Jeszcze zaraz się okaże, że jakiś rekord dla widza pobijemy. No i właśnie, nie, nie pobiliśmy rekordu. Nie pobiliśmy, bo nie wyskoczył komunikat. Więc rekordu nie pobiliśmy, moi drodzy. Niestety. Czekajcie, tu tak blisko nie. Blisko rzuciliśmy tą słodką kukurydzę, czyli tak na środku. Tu chyba rzucałem. Teraz kukurydza nam się odzywa. No, widzowie, czyli tak trzeba na lewo trochę rzucać. No, no, no. Następne wranie. Czyli jest ryba. No to niespodzianka, miła. Okej, okay, pierwsze mogłem zaznaczyć tego amura w zasadzie, no ale... O, tu niestety zwyklaczek, ale ponieważ każdą złotówkę teraz... Każdą kasę przyjmujemy. Moi drodzy, każdą kasę, więc wszystko do siaty. Wszystko do siaty, bo musi się zwrócić ze Zanentę, która tania nie jest. Jestem bardzo ciekaw, moi drodzy. To mnie zastanawia. Tutaj blisko ta kukurydza... A nie, też się odzywa ta kukurydza tutaj. Słodka, czyli tu blisko można rzucać. No, podeszła ryba. Czyli złamaliśmy stereotypy. W życiu bym się nie spodziewał, że słuchajcie, nie wiem czy ktoś tu w ogóle łowił jeszcze na Weeping Willow w tej rzeczce, moi drodzy. Przyznajcie się w komentarzach, czy łowiliście w rzeczce. No i piątą wędkę dajmy w obroty, moi drodzy. Blisko. Zrzuciło mi się daleko. No dobra, trudno. No słuchajcie, jeżeli chociaż te 100 kilo ryby złowimy na spocie, no to tragedii nie ma, nie? No, na razie jednym amurem unikatowym to się nie ma co tutaj wielce, wiecie, jarać, no bo to nie oznacza, że spot jest udany. No tu kilka unikatów powinno wjechać, to wtedy byśmy mogli powiedzieć, że spot jest fajny. Karp lustrzyń, no zwyklaczek niestety, zwyklaczek. Też tak patrzę jeszcze, gdzie tu rzucać, może tu bliżej w ogóle trzeba rzucać, o tu przy czcince może. Tak blisko to nie. Dobra, już rzuciłem to. Już wyjmę. Troszkę dalej chciałem rzucić. O, tak tu. Ale to nie jest to. Słuchajcie, to nie jest to, bo mamy porę, wiecie, po 12 szczyt wchodzi. Wiecie, co na przykład by się działo pod wierzbą, nie? Pod wierzbą to już by był szał-pał. Więc ja myślę, że dużo jak do 13 tu siedzieć nie będę i czasu nie będziemy marnować, bo... Nie wydaje mi się ta miejscówka jakaś... No wiecie, jeden amur wleciał, fajnie, ale jest dużo ciszy, nie? Czyli tu ewidentnie za bardzo tej ryby, którą poszukujemy, no nie ma. Dwa zwyklaki chyba weszły, jeden amur, no to... Ale jestem ciekaw, czemu rekordu nie pobiłem z amurem, bo wydawało mi się, że ten, który złowiłem poprzednio, był mniejszy. W rankingu gdzieś tam w topce jesteśmy, jeśli chodzi o amura. Też te topki też dziwnie działają, szczerze mówiąc. No i jest cisza, więc widzicie, no to jeden amur wiosny nie czyni, jak to się mówi. W naszym przypadku, bo normalnie się mówi jaskółka wiosny nie czyni. A u nas jeden amur w rzeczce wiosny nie daje. Także nie, 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 moi drodzy, to raczej ta miejscówka jednak... Ale poczekajmy chwilę, bo dopiero co zanęciliśmy. Nie będziemy, wiecie, jakoś tutaj nie wiadomo ile przesiadywać i czekać, ale już wiemy z doświadczenia, że nie można tak szybko się poddawać, bo czasem może to pierdyknąć dopiero. Natomiast widzicie, no jest generalnie cisza, nie? Jest generalnie cisza, tutaj już powinny śmiało wszystkie wędki wariować. Więc... To takie raczej małe biorą. Tutaj może coś większego? No, może być coś takie medalowe jakieś. Karp zwykły chyba będzie. Odjeżdża, więc jest dobry znak. Pomóżmy mu.
Nie, lustrzeń to będzie medal. Nagus nie widziałem dobrze. Nie, nagus chyba, bo lustrzeń jest taki. Mi się one mylą ciągle. A lustrzeń, okej. Okay. No, unikatowy 23 kilo. No dobra, drugi unikacik, czyli już, ale jakby wiecie, no. Z jednej strony fajnie, tak? Drugi unikat wleciał, ale z drugiej strony, moim zdaniem, no. Jest dosyć duża taka. Duża cisza. No niby się coś zaczyna rozkręcać, bo wędki powoli zaczynają jakoś tam wariować. No słuchajcie, no jeżeli byśmy mieli tak wyciągać unikaty, nie stresując się, że nam wszystkie wędki wariują, no to spot może być jednak fajnym miejscem tutaj. No, może być fajnym. Plusem na pewno tego spota jest to, tylko tyle, że ta ryba nam może na boki odjeżdżać, a za daleko nam, wiecie, na środek jeziora no nie odjedzie, no bo to jest wąskie, ta rzeczka jest wąska, więc jest to jakiś tam plus i daje nam pole manewru, żeby z nim sobie pochodzić i skrócić dystans, co właśnie, zobaczcie, robimy. O, chodź do nas. No nie odjedzie, no właśnie widzę, jak nie odjedzie, okej. Akurat jest trochę szersza. Ej, no nie będę po całej rzece za tobą biegał, chodź tu, albinosie. Halo. Chyba albinos. Chodź tu, nie będę... No dobra, jest trzeci unikat, moi drodzy. Chyba to jest zwykły karpi, dlatego tak walczy. Ja dlatego zwykłych karpi nie lubię, wiecie? A nie, albinos, ale 32 kilo, kurde. Trzeci unikat, dajcie znać, co myślicie. Ja, jak widzicie, wolę łowić z górki. Nie lubię zbyt blisko tych... Nie lubię zbyt blisko, kurczę, tych wędek przystawiać. Tu mam lepszą widoczność. To będzie chyba zwykły karp. No dobra, trzy unikaty mamy, więc miejscówka. Myślę, że markerów nie muszę stawiać, bo mniej więcej pamiętam. Chociaż rzucałem na oślep trochę. O, unikatowy karp 30 kilo. No, okej. Okay. Czyli słuchajcie, czyli jednak wychodzi na to, że trzeba tu blisko rzucać. Nie tam daleko. Teraz zresztą musimy... wędki przerzucić. A, bo tam się coś zapętliło. Kurde, powiem wam, że... Czyli co, tu bliziutko trzeba rzucać. To groszek rzucimy trochę dalej. No, właśnie widzę, jak dalej rzuciłem. Nie no, słuchajcie. Niby marudziłem, narzekałem, że miejscówka zła. No, ale trzy unikaty to nie jest jakaś tam... A, tu też się widzę, że zaczepiła. Trzy unikaty to nie jest jakaś tragedia, bym powiedział. Jest całkiem spoko. Nie można narzekać. Nie jest to, wiecie... A, 128 kilo już mamy w siatce. No to słuchajcie, mamy 128 kilo ryby w siatce. To już jest całkiem nieźle. To już tragedii nie ma. Dobra, to sobie rzućmy bardziej może... Bardziej tu. O, coś się zaczęło dziać. No dobra, moi drodzy. Czyli spot całkiem przyzwoity, niepozorny spot, rzeczka. Jako odmiana, słuchajcie. To jednak biorą nam na razie, no oprócz tych dwóch maluszków, no to ładne unikaty nam biorą, no bo jednak amur 35 kilo to już jest w miarę przyzwoity. O, też coś będzie dużego. O, 22 kilo. Niekoniecznie duży, ale unikat. Ale unikat, moi drodzy. Więc czekajcie, groszek rzuciłem gdzieś tu blisko albo dalej. Ja już nie pamiętam, jak rzucałem, szczerze wam powiem. I wędki zaczęły dzwonić. Moi drodzy, wędki zaczęły dzwonić, więc jest to jakiś dobry znak. 150 kilo na spocie. No, powiem wam. Jak do 200 kilo dojdziemy, to... To stwierdzę, że jest to dobry spot. Ale też nie będziemy tu nie wiadomo ile siedzieć, maksymalnie 15 minut czasu gry do 20 czasu gry. I lecimy na następny spocik. Tak się zapowiadało, kurczę, nieciekawie, nie? Może pójdziemy tam za... żeby daleko nie łazić, tam mi się też podobało pod tą trzcinką.
gdzie najpierw się czaiłem troszeczkę, tak się czaiłem jak szczerbaty na suchary, żeby tam zarzucić wędki. Jakoś trafiłem pod rzeczkę i ta rzeczka mnie skusiła, żeby tutaj jednak rzucić. Trzeba będzie tę miejscówkę wybadać. Będę pamiętał, że to jest przy tej wierzbie, więc tu nie muszę sobie markerów stawiać. Ale będzie trzeba wybadać i spróbować w jakieś jedno konkretne miejsce rzucać. W miarę, bo teraz tak na dziko rzucaliśmy, nie? Ale myślę, że słuchajcie, jak na takie rzucanie na dziko, to wynik jest no całkiem przyzwoity. 150 kilo ryby. Jeszcze z jedną złowimy i idziemy dalej. Już się cisza zrobiła, widzicie, już jakby to, nie wiem, chyba ta zanęta już spłynęła z tą rzeczką. Także już się cisza zrobiła, także tu nie ma co. 5 minut czasu gry, jak nic nie będzie dzwoniło, to idziemy dalej. Szkoda czasu, moi drodzy, naprawdę szkoda czasu. Ktoś tam cały czas jeszcze podpływa, ale... Jest generalnie cisza, także nie będziemy się tu za bardzo szczypać. Idziemy dalej. Za kolejną rybą. No słuchajcie, no chociaż wiecie, jak jest ten szczyt, no to... To każda miejscówka tak naprawdę może oddawać. Chciałbym tam iść bardziej właśnie w głąb tych stawów od drugiej strony i spróbować jeszcze jeden spot też tak zupełnie od innej strony. No zobaczymy, moi drodzy, wszystko zobaczymy w praktyce. Pozwiedzamy Weeping Willow, dlatego że właśnie zwiedzamy, to nie będziemy tu. Jeszcze 2 minuty posiedzimy, nic się nie dzieje. Może ostatnia rybka z tego spotu. Niezdecydowana coś, nie chcę wziąć. Okej, dobra. Nie siedzimy dalej, idziemy dalej. Jakkolwiek to brzmi, nie? Nie siedzimy dalej, idziemy dalej. lecimy dur, moi drodzy, przed siebie. Dobra. Nie chce mi się tu dłużej już zagrzewać. Miejscówki. Że ryba mnie... Tutaj na pewno, słuchajcie, nic nam nie wzięło na wędkę karpiową. To taka ciekawostka. Wzięło nam wszystko na kukurydzę i na groszek. Na słodką kukurydzę chyba brania nie mieliśmy. Ale było na... Więc to mnie ciekawi troszkę. Poczekajmy minutkę, bo coś tu... Coś tam się wędka delikatnie wyginęła przez chwilę. Nic nie widać za bardzo. No to dajmy szansę jeszcze ostatniej rybce się złapać. Jak się tak garnie do siatki, to dajmy jej szansę. Zapraszamy serdecznie ponownego karpika do lub amurka do siatki. Zapraszamy serdecznie. Każdy karpik w siatce mile widziany. Ugościmy, moi drodzy, ugościmy w tej siateczce. Nakarmimy, napoimy. Zapraszamy, zapraszamy karpiki. No tak jak mówiłem, dzisiejszy odcinek jest bardziej na luzie, więc też tak trochę... troszkę, wiecie, na wesoło. Musi być na wesoło, musi być śmiesznie. O to w życiu chodzi. Dobra. Nie chcą, to nie. Nie będziemy się prosić. My tu zaraz miejscówkę kolejną rozkminimy. 150 kilo. No nie jest to jakiś tam szał, bo można by więcej na spocie złowić przez godzinę, ale też nie ma tragedii. Więc nie ma co narzekać. I tak się zastanawiam, moi drodzy, tak... Podoba mi się tutaj troszkę ta zatoczka. Tu bym spróbował swoich sił. Jakoś mi tutaj się to podoba. Tam jest, nie wiem, czy to jest jakaś wyspa. Czekajcie, musimy tutaj obejść. Tam już sprawdzaliśmy, ale tutaj chcę zobaczyć z tej strony. O, a tu? O, może tutaj pod trzcinką byłoby dobrze. Czekajcie, to jest ta... Aha, bo tu jest ten wpływ? Nie, no tutaj to nie wiem, czy... To tak ciężko się zdecydować, nie? Ciężka taka decyzja. Tu jest, widzę, dosyć płytko, więc raczej... W ogóle jakieś tam są chaszcze, więc wątpię, żeby karpie w tym siedziały. Tutaj na środek to takie było, wiecie, tradycyjne. O, tu mam jakąś wyspę. Ło! Aha, bo to jest kontynuacja tego zbiornika. Dobra, moi drodzy. Na pomoście, czy jest sens się ustawiać, to raczej chyba nie.
Znaczy na tym długim pomoście. Tutaj wszystko jest na środek. Na razie na środek byśmy nie chcieli nigdzie rzucać. Czyli wszystko jest na środek, a tu? Tam jest jeszcze jakaś wierzba. Tam wygląda fajnie na końcówce, zobaczcie. O, to może tam pójdziemy na końcówkę. Okej, taki mam pomysł, moi drodzy. Spróbujmy tam na końcówce. Tu też nie ma co za dużo, wiecie, biegać, czasu tracić. Chyba, że tutaj najpierw uderzymy. Niezdecydowany jestem, bo wiecie, to jest takie łowienie w ciemno i jest ciężko się zdecydować. Z góry raczej nie, raczej z pomostu bym tu połowił. Dobra, ryzyk fizyk, rzucimy tu tym razem. Moi drodzy, rozstawiamy się tutaj. Wydaje mi się miejscówka całkiem spoko. I zawsze mamy do dyspozycji, że możemy wyrzucić i tu, i tu. I zobaczymy, gdzie oddaję. Dobra, ja robię za nętę, za chwilkę do was wracam. Dobra, no i nęcę w następnej miejscówce, numer 2 miejscówka. Wiecie, mamy szczyt, więc też nie chcę tracić czasu, więc tak jak zawsze 5 rakiet do wody i wrzucamy wędki, także jeszcze jedna rakieta. No jestem ciekaw, możecie również obstawiać, czy miejscówka numer 2 odda. Teoretycznie, no jeżeli byłoby spoko, no to przynajmniej te 300 kilo powinniśmy po wyjściu stąd mieć. Powinno tyle być, no... Czy tak będzie, to się zaraz przekonamy. Gdzie by tu rzucić? No jedną wędkę w ogóle to mam ochotę rzucić tam. Jakoś tak mnie intuicja prowadzi. No trochę miałem dalej, ale okej. Drugą sobie rzucimy tutaj. Tu. Aż groszek i kukurydza póki co najbardziej oddają na nowych miejscówkach. Trójeczkę sobie rzucimy tu. Ok, tam właśnie chciałem rzucić idealnie. I czwóreczkę w ogóle to sobie rzucimy dokładnie tam. O, miał być troszeczkę dalej, ale niech będzie. Ok. I do nęce. No i zobaczymy. No słuchajcie, no już powinno zacząć się coś dziać. No ale tam, jak widzieliśmy na tym stawku, na tej rzeczce, moi drodzy, no to też tak dopiero rzeczka nam po chwili zaczęła oddawać, a chwila była, no, totalnej ciszy, więc teraz już uzbrajam się również w więcej cierpliwości. Ja po prostu do nęce to do końca, a gdyby ryby zaczęły brać, to wam wznowię nagranie, bo tak jak mówię, dzisiaj będzie dużo pauz, przerw, bo chcemy jak najwięcej tych miejscówek zaliczyć, a chcę w miarę sprawny ten odcinek zrobić. A nic nam nie dzwoni, także jak zacznie mocno dzwonić, mocno szaleć, zaczną wędki, to się za chwilę widzimy. Dobra, moi drodzy, coś tam poddzwania, ale ciężko jest powiedzieć, o, branie mamy poddzwania ze strony lewej, a branie mamy w tej chwili ze strony prawej. Także ciężko jest to powiedzieć, kurczę, gdzie tu może być miejscówka. Ale coś chyba mamy większego, bo nam odjeżdża i to wzięło nam tam kompletnie w kącie. Także chyba ja już sam nie wiem, moi drodzy, gdzie tu rzucać, bo to jest taka miejscówka różnorodna. Tutaj, gdzie akurat mamy tą trzcinkę, tą wysepkę naprzeciwko, tam nie rzucałem. A, medal jakiś, czyli wcale nic wielkiego. Ale to było rzucone gdzieś, moi drodzy, tak tu. Także spróbujmy... Nie wiem, gdzie ja to rzuciłem, ale się nie zaczepiło, więc jest chyba git. Więc spróbujmy tą drugą wędkę karpiową też tu bardziej przerzucić. Tutaj gdzieś, słuchajcie. Bo teraz to śwignąłem, no nie dziwne, no. Dobra, jeszcze raz trzeba rzucić. Haszcze totalne, słuchajcie, tu mamy. Powiem wam, że teraz ten wskaźnik nie widzę, wiecie? Nie widzę tego wskaźnika, bo... Nie widzę tego wskaźnika, bo jest za bardzo przezroczysty, a jest jasna ziemia. I dokładnie nie widziałem, jak rzucałem, nie? Także widzicie, no to zdarza się. Na czuja nie zawsze się da. Pierwsza ryba złowiona, ale ciężko powiedzieć, żeby to był jakiś tam sukces i żeby było czego gratulować, moi drodzy. Raptem medalowego złowiliśmy, także wiecie, szału nie ma, tyłka nie urywa. O, teraz widziałem. Widziałem, ale i tak za blisko. No, a cały czas nam kukurydza i grosze gdzieś tam poddzwaniają i ciężko jest tutaj, wiecie, ocenić.
nic, no zobaczymy się, myślę, że na podsumowaniu. Dłużej jak do 13, znaczy 14.30 nie będę tu siedzieć, bo wchodzimy na największy szczyt, więc wypadałoby już zbliżyć się, moi drodzy, do zapełnienia siatki, bo no to będzie wtedy trzeci spot, na który pójdziemy, to teoretycznie na tym trzecim spocie już siatka powinna być pełna, a tu się nic nie zanosi na to, żebyśmy nawet do połowy zapełnienia siatki się na razie mieli zbliżyć. Więc czy takie łowienie na ślepo, na ciemno... Ona groszek coś wzięła. Czy takie łowienie na ślepo, na ciemno ma sens? Nie mam zdania. Zobaczcie, jakieś popierdółka mi tu wzięła. Nie mam zdania. Nie chcę na razie, wiecie, jeszcze jakiś ocen dawać, ale wydaje mi się, że raczej no nie ma to większego sensu, moi drodzy. Według mnie nie ma to większego sensu, bo jednak mamy miejscówki sprawdzone, tam jakieś brania są i jest to w miarę pewne, a tutaj no te brania są no coś tam nam na tej rzeczce poprzedniej wzięło, no ale wiecie, no 150 kilo, no to tutaj też już powinniśmy drugie 150 złowić, żeby ta siatka 300 kilo była zapełniona. I wtedy idziemy na trzecią miejscówkę i siatka pełna, no taka powinna być zasada, szczególnie, że ładujemy do siatki wszystko. Widzieliście poprzedni odcinek zapełniania siatki, gdzie jeszcze wypuszczałem zwyklaki. No będzie może jakiś mały unikat. No okej, okay, jest albinos unikatowy, dobrze. Czyli my go chwyciliśmy gdzieś, czyli tutaj biorą takie ryby, kurczę. Tutaj gdzieś biorą. Jakby wszystkie wędki tam zarzucić. Skoro już druga ryba nam, moi drodzy, tam wzięła, to może nie ma co się za dużo szczypać. I wszystkie wędki trzeba w podobne miejsce zarzucić. Co wy na to, moi drodzy? Nie będziemy, słuchajcie, tak na lewo tam rzucali, tylko bardziej tak tu. Bo jednak, jak widzicie, coś tu się zaczyna dziać. Nie tak blisko miało być dalej, ale okej. Okay. To tą kukurydzę w takim razie rzucimy tak bardziej tam, o. No zobaczymy, przekonamy się, ale jak coś, to podzielę się z wami informacją za 30 minut czasu gry, które przerobię i podzielę się z wami informacją, czy oddało, czy nie oddało, no chyba, że naprawdę by jakiś potwór strzelił, no to wam go jak najbardziej pokażę. Widzimy się za chwilkę, moi drodzy. No nic, moi drodzy, jeszcze jakiś tam medal wpadł, ale generalnie, jak widzicie, no jest cisza, jestem niezadowolony z tej miejscówki, nie tracimy szczytu, idziemy dalej przed siebie. Już co do tej serii, uważam, że wyzwanie było jak najbardziej fajne, ale co do tej serii takiego łowienia w ciemno, to myślę, że jest to bez sensu. No i co wam powiem? Powiem wam jedną rzecz, moi drodzy, że na pewno analogicznie zrobię jeszcze jeden odcinek, to prawdopodobnie już będzie ostatni odcinek z Looping Willow i pójdziemy na Wyspę Niebieskich Krabów. Będzie to jeszcze odcinek, moi drodzy, z takich sprawdzonych moich miejscówek. Dobra, byliśmy tu, ta nie oddała, no ta w miarę oddała, ale też nie do końca. Idziemy dalej, zobaczmy, co tutaj jeszcze przed nami się kryje. Także jeszcze dwie miejscówki mogę tutaj zwiedzić, bo tyle mam zanęty. Nie chcę łowić bez zanęty. Tam mówiłem, że ta wierzba mi się podoba, no może. No tu wiadomo, wszędzie by można rzucać gdzieś na środek, tylko my szukamy takich zakamarków, takich miejsc, wiecie, nietypowych. I taki jest sens tego odcinka, ale nagram jeszcze jeden, w którym pokażę wam sprawdzone miejscówki, jakich łowię tutaj. O, tu mi się, tutaj, tu jest jakoś tak dziwnie. No moi drodzy, a jakby tak tu pod wierzbę rzucać? Tak tu pod tą wierzbę, no, takie mam déjà vu z tą wierzbą naszą, a tam jest jeszcze jakaś wierzba. To tamtą później sprawdzimy. Słuchajcie, rozkładamy się tutaj, nie ma co. Robię zanętę i albo najpierw rzucę, a później będę donęcał. Przecież to tak naprawdę jest bez znaczenia. Tak sobie, słuchajcie, tutaj pod tą wierzbę chcę porzucać. Pokażę wam, gdzie rzucam. Cyk. I zobaczymy. Zobaczymy, moi drodzy, co z tego może fajnego wyniknąć. Jak myślicie? Tam nawet troszkę dalej. Jestem ciekaw. I tutaj sobie tak podnęcimy.
To już tam oczywiście wam przewinę i dam wam tradycyjnie relację. No, wypadałoby w tym odcinku również jakąś fajną rybkę dla widza złowić. Także widzimy się, moi drodzy, za chwileczkę. No, powiem wam, moi drodzy, donęcam, a tu jest... O, pierwsze zadzwonienie. Cały czas totalna cisza była, także... Te nowe miejscówki są dosyć nietypowe, moi drodzy, bo... Zanęta oczywiście wszędzie, w każdej miejscówce zanęta jest identyczna. No może się różnić minimalnie wykres brań, to znaczy teraz jest teoretycznie najbardziej korzystny w to słońce. Generalnie wszystko jest to samo. No, patrząc, że złowiliśmy tam parę unikatów i ta siatka 200 kilo jest, no to jest, moi drodzy, spora szansa, że nam się za te zanęty wróci, ale grubo chyba ponad 15 tysięcy już wydałem na te zanęty. Bo muszę część tych podstawowych składników kupować na łowisku. Bo nam się niestety do torby wszystko nie mieści. Także bardzo fajnie będzie na jakąś 2-3 levele pójść na Wyspę Niebieskich Krabów. Będziemy mieli spokój totalny z tymi zanętami. Szczerze chcę odpocząć trochę od tego nęcenia. Dlatego już czekam powoli z tą Wyspą Niebieskich Krabów. Wbijemy 58 level. Nagram wam jeszcze jeden odcinek z moich ulubionych miejscówek. Po kolei mniej więcej wszystkie wam pokażę, na których łowię, bo jest ich kilka. No nie zdążyliśmy, jakby przykładowo w tym odcinku zapełniania siatki, nie zdążyłem wam wszystkich miejscówek pokazać. A to też z tego względu, moi drodzy, że siatkę zapełniliśmy na trzech spotach, także ja łowiłem na, jak zapełniałem siatkę 700 kg, no to łowiłem na przykład na czterech spotach, oczywiście czasem zmieniałem. Czasem w kolejności, no bo raz jeden oddaję, raz drugi, tu nie ma reguły, ale pokażę wam na pewno 5 lub 6 takich spotów, moim zdaniem sprawdzonych, na które warto, żebyście się udali. Czy ten odcinek uważam za nieudany, mimo że nie oddały żadne spoty? Nie, no słuchajcie, amura 35 kg złowiliśmy, więc nie jest to zły wynik. Choć przypuszczam, że może to być przypadek, gdybyśmy wszędzie go mogli złowić. W szczycie brań tak naprawdę. Coś tam złowiliśmy, tragedii nie ma. Była to jakaś przygoda, odkrywanie. Dla mnie, ja lubię na przykład takie wyzwania, że wiecie, że nie wiesz, czego się spodziewać. No tak jak tutaj, no cały czas widzicie, już tyle zanęty wwaliłem, a tu jeszcze ani jednej ryby nie ma. Coś tam raz na jakiś czas zadzwoni, ale raczej słabo. I to odkrywanie według mnie ma swoje plusy. No nie wiem, mogłem tam jeszcze rzucić, ale tam jest raczej za płytko. Coś mi się wydaje, że tam pod tą wierzbą to raczej by to nie oddało. Więc raczej tutaj jest bardziej git. Można sobie spróbować. Aha, już mamy koniec zanęty. No dobra, to już sobie nie rzucimy. To w takim razie ostatnia wędka. Nie wiem, na próbę ją rzućmy nawet gdzieś tu. Bliżej. I zobaczymy, ile tam jest głębokości. O, za dużo to nie jest. Tak sobie będę czekał, a... Gdyby coś fajnego brało, to wam pokażę. No planuję tutaj nieduże jak do 16 być i został nam jeszcze jeden spot, który w sumie mogę wam dzisiaj już pokazać, albo nie, pójdziemy na jeszcze inny randomowy spot. Skoro jest odcinek o całkowicie nowych spotach, to opatrzcie, czyli rzuciłem tutaj bliżej, a to coś nam bierze. Nie, amurek fajny płynął. Czyli jeszcze jeden, myślę, że spot sobie znajdziemy z tej miejscówki, gdzie się karpia kolosa łapało. Tam mam taki pomysł, żeby iść zupełnie w inne czeluści. Także tam na pewno się jeszcze przejdziemy i to będzie na tyle, no bo już na tyle zanęty mi starczy. Widzimy się za chwilę, gdyby naprawdę coś mocnego brało. Lub o 16 czasu gry, jeśli... Nie, no coś tam podpływa. Cały czas coś, słuchajcie, skubie, także tragedii nie ma. Cały czas jakaś ryba tam grasuje, bo widzimy ją. Zobaczcie. Może odpływa, to był jakiś tam zwykły karp, ale jakaś tam ryba jest. Także... O! Mamy pierwsze branie, ale nie jest za duże, skoro tak słabo wędka nam... Uuu, już nie ma brania. Jakieś naprawdę coś małego. Dobra, także widzimy się za chwilę, moi drodzy. Obserwujcie, bo może będzie, wiecie, jakaś mocna walka z jakąś wielką, gigantyczną rybą. Moi drodzy, mówiłem, że będę tutaj do 16 czasu gry, no ale generalnie no 15 minut, tylko coś tam... Dryndnie zadzwoni i generalnie dupa, a wzięły nam dosłownie 2 lub 3 totalne zwyklaki. Także ja w tej miejscówce już dłużej być nie chcę, bo to sensu najmniejszego nie ma. Miejscówka pod wierzbą ta konkretna akurat
nie oddała kompletnie. Także moi drodzy, no już jestem w nim raczej pewien, bo została nam tylko jedna lokalizacja do zwiedzenia. Jestem już niemalże pewien, że siatki nie zapełnimy. Ale jestem też pewien, że razem z wami za chwilkę wbijemy 58 level. Tego jestem pewien, bo być może jednego medala nam do tego brakuje. No dobra, idziemy dalej zwiedzać. W ogóle gdzie my jesteśmy, jakby tak spojrzeć? Nie wiem, czy to na mapie będzie. A, będzie widać na mapie. Okej, okay, tu jest skarb hybrydowy. Czekajcie, aha, to jest ta miejscówka. A to co to jest? W rzeczce nie stawiałem markera. A, to jest pod wieżbą. Dobra, czyli to jest ta miejscówka. Okej, okay, czyli my idziemy w tą stronę, no to obejdziemy i wrócimy w stronę wieżby. Dobra. Okej, okay, to jest ten staw, gdzie pod wieżbę idziemy. Widzicie? No bo zawsze człowiek się uczy czegoś. Także warto na mapę patrzeć. No myślę, że do stawu już nie ma co wrzucać. Tam jest chyba ta nasza wieżba daleko, daleko. Tu jest kolejna wieżba, ale tutaj nie widzę sensu. Tu jest jakiś pomost. No wiecie co? No możemy spróbować teraz sobie troszkę coś z wyspy zarzucić. Co, tak na środek jeziora? No tak, bo tutaj nam przecież jak to jest ta końcówka, tam jest ta wieżba. A tutaj nam często, moi drodzy, ta ryba przypływała, jak walczyła. Dobra, wiecie co, to ja mam pomysł, tylko teraz nie wiem, czy chcę stać tak. I tak na środku. A dobra, będziemy sobie tam rzucali. Możemy tu stać, nie musimy na tamtym stać. Też pod słońce na pewno by się nam... Dobra, stajemy tutaj, tam będziemy się... Cztery pomosty takie same, okej. Okay. I plan mam taki, moi drodzy, nie wiem, jak to jest głęboko, zaraz się przekonamy. Plan mam taki, żeby tak na wysokość tej wieżby rzucać tak o, tak po środku gdzieś, tak tu. Zobaczmy, jak tam jest głęboko, raczej jest płytko. Nie, 1-3 metra, tragedii nie ma, dobra. Rzucamy sobie tak. To jest ten sam staw, gdzie jest pod wieżbą, tylko no, jesteśmy tak jakby na końcu tego stawu. I tutaj nieraz przecież z mocno waleczną rybą przychodziliśmy, także o, to jedno sobie da. O, coś już się dzieje bez... O, to może dobra miejscówka, moi drodzy, bo jeszcze nie zaczęliśmy nawet nęcić. Jak zaczyna dzwonić bez nęcenia, to już jest dobry znak. Już jest dobry znak, czyli coś czuję, że mamy dobrą miejscówkę. Okej. Okay. Chyba dobra miejscówka. No to nic, moi drodzy, robię zanętę i za chwilkę się widzimy pewnie z wielkimi rybami już. Tak sobie nęcę, moi drodzy, nęcę, jest cisza totalna i tak pomyślałem, jeżeli z jakichś względów bliżej niewyjaśnionych bardzo by się wam ta seria spodobała, odkrywania nowych miejscówek na dziko, no to przecież tych miejscówek jest tutaj jeszcze o wiele więcej na Weeping Willow, więc możemy, ja z miłą chęcią mogę powtórzyć takie nagranie, chociaż jak widzicie, no póki co jest to nie wypał, bo na, jeżeli dobrze pamiętam, to jest chyba piąta miejscówka. Mamy 200 kilo ryby złowione w słońce, co jest naprawdę porażką. I myślę, moi drodzy, że śmiało powinniśmy już mieć pełną siatkę, ale no odkrywanie ma to do siebie, wiecie, no Kolumb też od razu Ameryki nie odkrył. Tylko często chyba przez jakiś tam przypadek. Także... Możemy na takim spontanie po prostu sobie chodzić w miejscówki. Ja tu nie miałem jakby żadnej presji, że wiecie, coś ma wielce oddać czy coś. Nie, nie miałem żadnej presji. No, na razie zaczyna nam coś powoli dzwonić. Pewnie skończy się tak, bo z tego co zauważyłem, moi drodzy, mam jeszcze jedną możliwość nęcenia. Więc pewnie, kochani, skończy... O, amurek nam wziął jakiś. Więc pewnie to skończy się tak, że pójdę pod wieżbę w tradycyjne miejsce i... I tam dołowię do tej siatki pełnej, żeby po prostu zwróciło się za te zanęty, ale prawdopodobnie teraz, dlatego dobrze, że włączyłem to nagranie, wyławiamy tego amurka, pewnie około 30-kilogramowego i moi drodzy, będziecie mieli świadkami wbicia przeze mnie levelu. Prawdopodobnie już ta ryba powinna nam dać nowy level, także uwaga, odliczamy jak Sylwestra, 30, 50... Nie, to jeszcze trzeba jedną złowić. No dobrze, no to złowimy jeszcze z jedną. Patrzcie, druga bierze. No i nie jest źle, bo tak troszkę
na tą serię narzekam, że idzie to ciężko, ale no przecież, moi drodzy, nie wszystko musi iść łatwo. Z drugiej strony, jakby nie patrzeć. No dobra, nie był to unikat, no ale niedługo, jak sami widzicie, ten level wejdzie. Także słuchajcie, powiem wam tak, moi drodzy, że... Że jakby wam się jakimś dziwnym trafem, słuchajcie, ta seria jednak podobała z tych tutaj odkryć naszych takich na dzikusa, to ja z miłą chęcią mogę podjąć takie wyzwanie i jeszcze próbować nagrywać, bo tych miejscówek jest bardzo dużo na Whipping Willow, w ogóle też na innych łowiskach również możemy takie wyzwanie robić, nie ma problemu, tylko musicie się liczyć z tym właśnie, jak to jest w tym odcinku, który no, troszkę trwa, a tak naprawdę nic takiego wow, póki co nie odkryliśmy. Jedynie zaskoczyła mnie ta rzeczka, to faktycznie wam się przyznaję, że to mnie mega zaskoczyło. A cała reszta, no to moi drodzy, tak słabo bym powiedział, nie? Szału żadnego tutaj wielkiego, moi drodzy, nie ma. Tutaj na razie dwie ryby, jeden unikat, jeden medal, ale no to nadal nie zmienia faktu, że na 5 miejscówek mamy raptem 260 kilo. Być może, jakbym oczywiście tego markera sobie teraz postawił z tym murem, być może oczywiście byłoby mi łatwiej rzucać, powiedzmy, w miarę w jedno miejsce i te wędki przerzucić, bo one teraz są totalnie porozrzucone, każda w inną stronę i to fakt. To na pewno nam nie ułatwia, no bo to jest łowienie na dzikusa. Sprawdzamy, gdzie ta ryba może być. Jak już raz sprawdzimy, no to już będziemy wiedzieli, prawda? Także... Dobra, nie ma co tutaj się rozgadywać, skoro jeszcze donęcam i tak do 17 czasu gry już tu muszę posiedzieć, żeby tą zanętę po prostu na maksa wykorzystać, żeby złowić rybę. Ja się na chwilkę też znowu spauzuję i co, moi drodzy, zrobię, to a rzućmy tam bliżej brzegu. Może okazać, że tam byśmy się na brzegu ustawili, byłoby łatwiej. Ja się spauzuję i jak będzie jakiś unikat szedł, to wam po prostu pokażę, bo chcę, żebyście razem ze mną przywitali 58 level Fishing Planet i jak mówię, no już będziemy się powoli rozstawali z Whipping Willow, z Anglią, co nie znaczy, że tu nie wrócę, bo wrócę jak najbardziej. Na 60 którymś levelu, jak już będę miał duże haczyki, jak będę miał owoce, będziemy dalej szaleli na duże karpie, no to możecie być spokojni. Swoją drogą, jak już oglądasz do końca, to napisz dziki karp. Hasło dziki karp to znaczy, że jeszcze mnie oglądasz. Kto ogląda do końca, pisze dziki karp w komentarzu. Właśnie będzie mi miło, jak zostawisz komentarz, łapkę w górę, czy udostępnisz w ogóle całą tą serię z levelowania konta Fishing Planet, bo tu mamy całą playlistę. To jest 49 odcinek przed wami, właściwie już za wami, bo już go prawie obejrzeliście. Także 49 odcinek. I no, codziennie o 16 taki odcinek do tej playlisty jest przeze mnie dodawany, a nagrywam po kilka odcinków dziennie dla was, dla widza. Jeszcze by dla widza przydało się fajnego unikata złowić. No, widz by był szczęśliwy, prawda, widzu? Byłbyś szczęśliwy, czy byłabyś szczęśliwa, widzko, bo może i też są kobiety, które mnie oglądają, jakieś dziewczyny, także pozdrawiam widzki również serdecznie. No i może dla widza jakaś rybka i bicie levelu. No, tak się rozgadałem, że rybka postanowiła przerwać moje gadulstwo i wbić mi level 58. Chyba, że jeszcze za wcześnie? No i jeszcze ciutkę brakuje. Ja pierdziele, taki mały nam tu wziął. Jakiś pizderydek. Nieładnie, nieładnie. Bardzo nieładnie. No dobra, tak będzie coś brało, to po prostu bez gadania wam odpauzuję. Natomiast no, podsumowując tą serię, to już mogę powiedzieć teraz, bo już nie ma tu, już jakby to jest oczywiste, jasne. Jeżeli dla was takie odkrywanie miejsc, nawet jeśli one się okazały porażką, a dzisiejsze myślę, że się okazały, jeżeli dla was takie odkrywanie miejsc jest fajne, no to napiszcie to też w komentarzu, to będzie więcej odkrywania miejsc, ale jak widzicie, no żadna z tych miejscówek jakoś nie za... O, amur nam się dobiera kolejny chyba. Żadna z tych miejscówek, moi drodzy, no niestety nie zatrybiła i przy pięciu powinniśmy mieć spokojnie. Oni już tam siatę na żółto. Nie było żadnych jakichś rekordów i przede wszystkim, jak widzicie, bo to, że jednak coś tam wzięło, no wziął jakiś tam pojedynczy unikat na każdym spocie, tak? Ale to by nam wziął również bez zanęty, czekając długo,
Tak czy siak by ten unikat nam jakiś tam strzelił, więc myślę, że po prostu spoty są nietrafione. Lub wiadomo, źle rzucałem, bo nie rzucałem jakby jakoś w miarę precyzyjnie, no bo tu ciężko rzucać precyzyjnie, jak robimy to wszystko na ślepo. Więc to może też być powód, ale generalnie no... Ten pierwszą, jeżeli to miałaby być seria z poszukiwania jakichś nowych miejsc na różnych łowiskach, to na pewno ta pierwsza seria jest no, w tym sensie nieudana, no bo nie znaleźliśmy niczego, nie? To była raczej taka przygoda. Ja jestem oczywiście zadowolony, bo były fajne emocje przez ten cały czas. I trochę potestowaliśmy, trochę się pobawiliśmy przy tym, coś nowego, coś innego, trochę pozwiedzaliśmy mapy. Ale z drugiej strony, no mam, czuję ten niedosyt, no bo nie udało się osiągnąć efektu. A tu czekamy za jedną konkretną rybą dla widza, żeby zakończyć odcinek i żeby wbić ten 58 level. No nic nie chce dzwonić. Widzicie, tu właśnie te wędki powinny szaleć, one powinny głupieć, ona jedna za drugą. Tak naprawdę powinny być brania, jeszcze raz brania. No przypuszczam, jakbym zwinął te manatki w tej chwili, poszedł pod wierzbę tam na lewo, pod naszą miejscówkę i rzucił bez żadnej zanęty, to już byśmy prędzej tam coś wyciągnęli niż chyba tutaj na zanęcie. I chyba tak na koniec zrobię, żeby coś fajnego złowić, bo czuję, że słabo. Bardzo słabo, moi drodzy. Zaraz się przekonamy, bo coś mi tu mocno dzwoni. I przestało. No i widzicie, tak, o, jeszcze coś dzwoni. Coś dzwoni. Jakieś branie wisi w powietrzu. No dobra, to chyba będziemy kończyli odcinek właśnie tą rybką. O, i nawet nie jest aż taka super mała. Może być medal jakiś. Może w końcu ten 58 lewy. Nie, no zwyklak, serio. Dawać następną na następnej wędce. Nie jest zwyklak, bo jest unikat i wbił nam level. Pięknie, moi drodzy. No to mamy... O, jeszcze makumaku nam się odblokowało. Oczywiście tak szybko na to makumaku nie pójdziemy, bo tu też trzeba sprzęty mieć lepsze. Tam widzę, coś nam się odblokowała też ta torba, która do przynęt i do zanęt będzie potrzebna. Także na pewno tą torbę kupię, ale zakupy to już będą w następnym odcinku. I na pewno mówię, taki plan jest, że idziemy na Wyspę Niebieskich Krabów na 2-3 levele, zależy jak nam się spodoba. I makumaku też jak najbardziej będziemy szli, bo to jest bardzo fajna miejscówka, ale tam naprawdę musimy mieć już porządny, mocny sprzęt na chyba te sumy, więc to tyle ode mnie. Level wbity. Jeśli chodzi o szukanie nowych miejscówek, to już sami ocencie. No i tyle. Unikat był na zakończenie, level wbity na zakończenie, także mogę się z wami śmiało pożegnać. No, tu jeszcze jakieś branie. No dobra, no jeżeli jest jeszcze jakieś branie, to dla widza możemy pokazać to branie, no. Że akurat będzie coś większego. Już tak się stało tradycją, moi drodzy, że dla widza musi być większa rybka. No ale no tutaj coś widać, większe nie chcą brać, no. To jest zwykły karp jakiś chyba. Teraz nagle się, słuchajcie, obudziły z braniami, nie? Teraz nagle zaczęły brać. Już odcinek kończę. No ale to i tak jest misja niezaliczona. Według mnie siatki już się nie da zapełnić. To jest niewykonalne, także... Sorry, very winę tu, moi drodzy. Ale rybka dla widza będzie. Jakiś chyba unikatowy karp, niech tu wiedzie. Często nam te ryby tu podjeżdżały właśnie, jak je mocno holowaliśmy, to nam tu podjeżdżały. No, ten karp trochę walczy. Znaczy, karpie są generalnie, te zwykłe karpie są bardzo waleczne, więc on może mieć raptem 30 kilo tak naprawdę. Wcale jakiś wielki nie musi być, moi drodzy. Nie spodziewajcie się jakiegoś olbrzyma tutaj. To jest jak najbardziej zwykły karp, także... Trochę mu tu skrócimy dystans. O! O dobra, idzie, okej. Okay. No to dla widza podsłoneczko, cyk. No, zwykły karp niestety. I tyle w temacie. Dobra, to trzymajcie się, moi drodzy, do następnego odcinka. Cześć.